drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Jest to pierwszy krok, który zrobiliśmy. Ten pomysł z budżetu obywatelskiego, jak część z Państwa wie, chcielibyśmy co roku kolejny element tu nad zale wprowadzać, bo jest to najpiękniejsze miejsce do rekreacji i wypoczynku i chcielibyśmy, żeby było jeszcze piękniejsze. Myślę, że wystarczy na dzisiaj słów. Wszyscy czekają na uruchomienie jednostek pływających. Przecinamy więc wstęgę. Ciekawe nowe miejsce w Świdnicy, miejsce do rekreacji, do wypoczynku. Nowa propozycja dla Świdniczan, czyli pływamy po wodzie. Po uzgodnieniach z wędkarzami udało się podzielić te przestrzenie. Także sądzę, że będzie to takie miejsce, które całe rodziny będą chętnie odwiedzać wtedy, kiedy jest pogoda. W budżecie obywatelskim na zadanie przewidziano 600 tysięcy. Myśmy trochę to zadanie rozszerzyli, między innymi o zakup tych małych jednostek pływających, remont drogi, remont pomostu. W sumie wyszło to niespełna 1 zł, 980 tysięcy. Dokładnie kosztowało całe to zadanie. Zapraszamy przez cały tydzień, także każdy spokojnie będzie mógł sobie popływać. Dziękuję. Za darmo, tak jak pani prezydent podpowiedziała, za darmo może jeszcze dopowiemy, do kiedy będzie za darmo. Do końca tego sezonu pływamy za darmo. Sezon, zobaczymy jak długo będzie trwał. Jeśli okaże się, że pierwsze dni września są pogodne, to na pewno kilka dni dłużej również będzie można tutaj popływać.